Drop zone to the block's gone. Ogólnie Koreańczycy używają gałek Crown. Ja też mam jedną gałkę Crown, mogę wam pokazać. Kiedyś ją miałem zamontowaną i teraz chcę znowu ją zamontować do drugiego sticka. O, coś takiego. To jest cała gałka koreańska. Tutaj możecie zobaczyć, że są. Nie ma sprężynek, tylko są bumki. I jest kółko w środku. Tutaj jest kółko, a normalnie spiki, które kupujecie w Europie i w Ameryce, są kwadratowe. Jak wciskacie te, jak wciskacie kierunki, to po kwadracie to idzie wszystko. A w tym sticku, w koreańskich stickach, wszystko idzie po kółku. I nie ma tych rogów dzięki temu. Także tutaj wszystko jest okrągłe. No, ja nie pamiętam, kurczę, dokładnie. Jak mu się nazywa? Crown coś tam. Właśnie, Crown, nie pamiętam jak. Ja tutaj chyba już tego nie znajdę nigdzie. No, tutaj też nie ma napisane. Wow, nice, nie, 2-0, ale było blisko. Nie znajdę tego, kurczę. Jak on się dokładnie nazywał? Jaki to jest model Crown? Na pewno wiem, że Crown, bo tutaj na gałce mam napisane. Nie widać tego na pewno. Ale no, mówię, kiedyś sobie to zamontowałem do mojego dodatkowego sticka, a potem odmontowałem, bo coś tam potrzebowałem, jakieś części, i chcę znowu zamontować, spróbować sobie na koreańskim, bo tutaj standardowo, tutaj ten stick, który używam Hori, to ma kwadrat, jak wiecie, nie? To wszystko idzie po kwadracie. Jeżeli, bo to jest wszystko standardowo, oryginalne, tylko zmieniłem samą tą gałeczkę z kulki na taki kebab jakby, o, balto. Tu jest wszystko oryginalne, tu nic nie modowałem, nic nie zmieniałem przy tym sticku. I ogólnie każdy stick, praktycznie większość sticków, jakie kupicie, szczególnie w Europie, no to są sticki w wersji japońskiej, bo to się dzieli na sticki japońskie i koreańskie. Sticki japońskie to właśnie mają po prostu sprężynkę. Tutaj w środku jest sprężynka, jak macie gałkę. Sprężynka jest w środku. I zazwyczaj ruszacie gałką po kwadracie, tak jak wspomniałem. Tak jak widzieliście, cyk, 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 cyk. Po kwadracie to wszystko chodzi i można wyczuć te kierunki, można wyczuć ten kwadrat, tak? I wtedy na przykład tam dół przód, tył przód i tak dalej, kierunki te, ukosy jest łatwiej wcisnąć. To są standardowe sticki, raczej w większości używane, bardziej popularne. To się nazywają te sticki w wersji japońskiej. A sticki koreańskie, czyli arcade sticki koreańskie, głównie chodzi tutaj o gałki, są w tym stylu zrobione, zamiast tutaj, zamiast sprężynki na gałce zamontowanej, to w środku są takie jakby gumki. Tutaj są takie gumki wszędzie. I nie ma też kwadratu, to jest koło, pełne koło. Ja bez problemu mogę ruszać palcem dookoła, czy jak zamontuję gałkę, to wszystko chodzi po kole. Nie czuć w ogóle tych kierunków, tak jak w wersji japońskiej. I to jest ta różnica. Przewaga jest taka, że na przykład Wave Dash i Back Dash są o wiele szybsze, szczególnie Wave Dash, czyli do gry Mishimami. Takie sticki, które mają bumki, czyli sticki koreańskie, szybciej wracają do neutrala, czyli możecie szybsze teoretycznie ruchy robić i tak dalej. Wygodniejsze to jest, ale jest o wiele, wiele ciężej się przyzwyczaić i przestawić, żeby trafiać te ukosy. Przez to, że nie ma kwadratu, tylko jest właśnie koło, no to Wave Dash jest o wiele łatwiejszy, ale praktycznie wszystko inne jest mega trudne. Ja miałem z tym straszne problemy i miałem dużo errorów, misinputów, bo no w kółku ciężko jest wyczuć róg, tak? Tył przód, dół przód i tak dalej, więc to trzeba mocno poćwiczyć. I chcę sobie to znowu zamontować do mojego zastępczego sticka i się troszeczkę tym pobawić. Jakoś mi tak naszło, tak koreański stick. Także tak to wygląda, może te różnice, jakie są różnice pomiędzy tymi stickami. Wrzucę na YouTube'a, myślę, że przydatna informacja może być.